rozpoczynamy przejazd. Linia 269, czyli linia kursująca tak naprawdę po Osowej. Linia kursuje między osiedlem Barniewice, to jest ten przystanek, z którego właśnie ruszamy, a Kukawką na granicy praktycznie Gdańska i Twarzczyna. Linia obsługiwana jest tylko i wyłącznie przez midibusy. Zdarzają się Capeny, zdarzają się Neoplany i Mano. Dzisiaj jeździmy Neoplanem 481. Zdarzają się także midibusy Figaro. Pierwszy przystanek po ruszeniu z osiedla Barniewice to przystanek Saturna. Sobie spojrzę na mapkę, bo nigdy nie jeździłem 269, nie pamiętam nazw tych przystanków. Zjeżdżamy trzecim zjazdem i jedziemy w kierunku Osowy PKP.
kolejny przystanek. Przystanek Nowy Świat. Przystanek na trasie Osowa PKP. Jedziemy dalej. Dojedziemy do przystanku Concordii. Przystanek Concordii jest przystankiem na żądanie. I za przystankiem Concordii skręcamy w prawo. Jedziemy tak jak linia 179 od grudnia zeszłego roku. Przystanek Concordii jest przystankiem na żądanie. Rondem przystanek Zeusa. Przystanek Zeusa jest także przystankiem na żądanie. Przed nami zaraz za rondem przystanek Koziorożca. Idziemy tutaj dalej bez zmian, tak jak 179, do kolejnego przystanku, przystanek Marsa.
przystanek Marsa. Przystanek Jednorożca, przed nami następny przystanek Koziorożca, czy odwrotnie, też się pomylić można. Był Koziorożca, a teraz będzie przystanek Jednorożca. Przystanek Jednorożca. Za przystankiem Jednorożca skręcamy w lewo. W prawo zjeżdżamy z rąba trzecim zjazdem. Linie, chociaż nie jest to skrzyżowanie równorzędne. Dopiero to jest skrzyżowanie. Skręcam w prawo. W lewo ulica Niedziałkowskiego, a po prawej przystanek Sołtka. Rondo przejeżdżamy prosto. I skręcamy dopiero w prawo w ulicę Balcerskiego. Koło policji skręcamy w prawo. Dojeżdżamy w ten sposób do przystanku Siedleckiego.
trzeba uważać na te wszystkie tutaj malutkie skrzyżowania równorzędne. Wjeżdżamy w ulicę, tylko wjeżdżamy w przystanek Nowa od razu. Kolejny przystanek na trasie Iławska. I za przystankiem skręcamy w prawo ulicę Gnieźnieńską.
jedziemy w Myśliborską. Przystanek Kukawka.